Dokładnie w walentynki 14 lutego w Cieszyńskim Teatrze odbył się jubileuszowy, bo 25 koncert walentynkowy organizowany przez II Liceum Ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika w Cieszynie na rzecz hospicjum imienia Łukasza Ewangelisty. No akurat zbiega się ten 25 jubileuszowy koncert z naszym 25-leciem, które też obchodzimy w tym roku. Czyli 25 lat temu hospicjum zostało założone i działa do dzisiaj w Cieszynie i powiecie. A tak prawdę mówiąc, jak zawsze, jak co roku, koncert jest charytatywny, od zawsze na rzecz hospicjum imienia Łukasza Ewangelisty, a temat prawie jak zawsze, miłość, walentynki. W ciągu tych 25 lat jest tak wielu sympatyków koncertu, że garną się, żeby móc też swoją cegiełkę do tego wydarzenia dołożyć. Natomiast koncert jest zorganizowany przez nasze liceum. Gro to nasi uczniowie, ale też absolwenci, sympatycy, nauczyciele. Bo reżyserem w tym roku jest Bartek Korcz. Scenariusz pisał Bartek Korcz, on jest naszym absolwentem. Natomiast reżyserem, głównym organizatorem są nasze panie nauczycielki, pani Katarzyna Pieciun, pani Patrycja Łyżbicka, pani Iza Żwak. Cegiełki są roznoszone przez uczennice liceum również. Jest oczywiście bufet dobrze zaopatrzony, gdzie też zbieramy datki i różnego rodzaju fanty nasze, powiedzmy, przez nasze dziewczyny robione. Jak najbardziej jesteśmy organizacją pożytku publicznego, czyli zbieramy 1,5% na nasze konto. Oprócz tego jeszcze wpłaty na nasze konto również, gdzie wszędzie jest podane, są ulotki i numer konta jest podany. Żebyśmy mieli tyle samo albo jeszcze więcej życzliwych ludzi wokół, których mamy dzięki właśnie liceum, które naprawdę wielką robotę robi dla nas. Nam sił, żeby nam nie zabrakło, bo też już nie jesteśmy za młodzi i nowych ludzi, czyli tak, świeżej krwi jak najbardziej. My tylko właściwie jednego życzymy, żeby trwał. Tak. Na finał, żeby było na finał. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik. Super.